Wtorek, 4 lipca, Anna Tobeka, witam. Zapraszam na podsumowanie najważniejszych wydarzeń w regionie. Kolejne zapadlisko w Trzebini. Na głębokość około 6-7 metrów zapadła się ziemia na terenie tamtejszych ogródków działkowych. W tym samym miejscu zapadlisko pojawiło się 2 lata temu. Na miejscu był Paweł Jędrusik. Dziura, która powstała w wyniku zapadnięcia się ziemi, ma około 7 metrów głębokości i średnicę około 8-9 metrów. W wyniku zdarzenia nikomu nic się nie stało, bo ogród działkowy jest wyłączony z użytkowania decyzją wojewody małopolskiego. Niepokojący jest jednak fakt, że jest to kolejne zapadlisko z ostatniego czasu, które reaktywowało się. A to świadczy tylko o tym, że tych pustek pod ziemią jest bardzo dużo, skoro weszło kilka tysięcy metrów sześciennych materiałów wsypanego do tego zapadliska w 2021 roku z powrotem pod ziemię. Nie widzimy na cmentarzu choćby nawet uzdatniania zapowiadanego przez spółkę. Niewiele się dzieje również w innych okolicach. Faktycznie trwają badania. Z kolei powstanie zapadliska spółka restrukturyzacji kopalń argumentuje intensywnymi opadami deszczu, które wystąpiły w ostatnich dniach. Chciałbym tutaj przypomnieć, że południowa część ogródków działkowych jest wyłączona od kilku miesięcy z eksploatacji. Pod koniec lutego wspólnie z gminą i zarządem ogródków podjęto decyzję o tym, żeby zostały one z eksploatacji wyłączone z uwagi na zagrożenie występujące w tym szczególnym obszarze, czyli w rejonie Starorzecza Koziego Brodu. Na razie jednak nie wiadomo, co z samymi ogródkami działkowymi. Miasto chciałoby przenieść je gdzie indziej, ale na razie konkretów brakuje. Spółka restrukturyzacji kopalń już jakiś czas temu poinformowała, że nie zamierza uzdatniać południowej części ogródków działkowych, a to jest właśnie ten teren najbardziej zagrożony na powstawanie zapadlisk. Zresztą to zapadlisko, jakie powstało w dniu wczorajszym, jest kolejnym, jakie tam powstało. Dlatego burmistrz miasta Trzebini podjął działania w celu wskazania terenu, gdzie można by przenieść te ogródki działkowe. Myśmy zaproponowali taką działkę w bezpośrednim sąsiedztwie bloków na osiedlu Gaj. Nowe zapadlisko ma zostać zasypane jeszcze w tym tygodniu. Zarejestrować samochód lub zgłosić kupno i sprzedaż można było przez 2 miesiące. Teraz kierowcy będą mieli na to miesiąc. Ale nie tylko kierowcy muszą na nowo przyzwyczaić się do starych zasad, które obowiązywały jeszcze przed pandemią. Kto jeszcze będzie miał problem? Sprawdza Łukasz Kądziołka. Duże zmiany po zniesieniu stanu zagrożenia epidemicznego. Został on wprowadzony w zeszłym roku i zastąpił stan epidemii. Ten stan zagrożenia na pewno będziemy co najmniej do tego okresu wrześniowego utrzymywać. Nieco ponad rok temu większość ograniczeń została zniesiona, jednak nadal trzeba było mieć maseczkę m.in. w przychodni czy innych placówkach medycznych. Teraz już nie ma takiego obowiązku, ale to nie jedyna zmiana. Niektóre urzędowe terminy powróciły do stanu sprzed pandemii koronawirusa. Wracamy do tych terminów, które już wcześniej obowiązywały, więc to nie jest taka diametralna zmiana i diametralne skrócenie terminów. Wcześniej również pracowaliśmy na podobnych przepisach, a po drugie z naszych doświadczeń wynika, że część tych kierowców, których na przykład właśnie prawo jazdy kończyło ważność w okresie stanu zagrożenia epidemicznego, mimo wszystko stawiała się w Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych, wyrabiała te nowe dokumenty, w związku z czym nie spodziewamy się tego, że to będzie jakaś olbrzymia fala kierowców. Kolejek jak widać nie ma, nie tylko do prawa jazdy, ale również do rejestracji pojazdów. Choć od poniedziałku na zgłoszenie kupna, sprzedaży i zarejestrowanie pojazdu kierowcy nie mają już 60, tylko 30 dni. Kolejki mogą za to być do lekarzy. Do końca roku pracodawcy muszą skierować pracowników na badania. Początkowo mieli mieć na to tylko 3 miesiące. Pomimo wydłużenia tego terminu do 180 dni nie będą w stanie tego obowiązku zrealizować. Proszę pamiętać, że w Polsce mamy około 3000 lekarzy medycyny pracy, do których nagle ruszą setki tysięcy, jak nie miliony pracowników. W tak krótkim czasie nie będzie możliwe wykonanie i tego spełnienie tego ustawowego obowiązku, za który przecież Inspekcja Pracy będzie rozliczać pracodawców. Dlatego pracodawcy RP apelują do ministra zdrowia o wydłużenie tych terminów. Z kolei na realizację zaległych szkoleń BHP będzie 60 dni. Sosnowiec będzie jednym z miast gospodarzy Mistrzostw Świata Piłkarzy Ręcznych do lat 21. To pierwsze miasto, o którym wiadomo, że będą tam rozgrywki mistrzostw zaplanowanych na 2025 rok. Paweł Jędrusik.
Mistrzostwa świata w piłce ręcznej mężczyzn do lat 21 odbędą się w 4 miastach. Na razie poznaliśmy pierwsze, którym jest Sosnowiec. Mecze będą rozgrywane w hali ArcelorMittal Park. Mistrzostwa świata młodzieżowe są de facto lustrzanym odbiciem seniorskich wydarzeń, czyli to są 32 reprezentacje. One będą podzielone na 8 grup, których oczywiście później będą sukcesywnie eliminowane, przechodziły do różnych faz turnieju. Dla mnie to wielka radość i duma, że Sosnowiec będzie mógł gościć tak ważną imprezę sportową, bo jeszcze parę, właściwie miesięcy temu, byłoby to niemożliwe. Dzięki jednej chyba z największych inwestycji sportowych w naszym kraju, dzięki środkom miasta Sosnowca, czyli naszych mieszkańców, od paru miesięcy możemy organizować różnego rodzaju imprezy kulturalne i sportowe. Sukcesywnie staramy się budować markę Sportowe Śląskie. A Sportowe Śląskie to nie tylko lekkoatletyka, to przecież piłka nożna, to hokej, to żużel, to choćby szczypiorniści. I dzisiaj będę powtarzał z uporem maniaka. Robimy krok na bardzo długiej drodze do tego, by Śląskie było naprawdę sportowe. Turniej ma odbyć się na przełomie czerwca i lipca 2025 roku. Trzech kolejnych gospodarzy poznamy wkrótce. Wielka wyprawa maluchów z Bielska-Białej do Monte Carlo. Trasa prowadzi przez 7 krajów, jej długość to blisko 4000 km. Uczestnikami są ikony polskiej motoryzacji, m.in. Rafał Sonik, Kajetan Kajetanowicz i Sobiesław Zasada. Wyprawa ma na celu zebranie funduszy na dzieci ofiary wypadków drogowych. Magda Sincewicz. Ponad 100 samochodów, 4 dni i milion do zebrania. Na starcie same sławy, które w szczytnym celu postanowiły połączyć siły, by pomóc najmłodszym. Jedziemy po milion na dzieciaki, na ofiar wypadków drogowych. Chcemy im pomóc, chcemy zebrać kupę kasy po to, by dzieciaki miały to wsparcie, bo jest dużo dziur systemowych, które trzeba po prostu, uważamy, że trzeba w jakiś sposób zagospodarować, a z takim teamem, z takimi ludźmi, z takimi legendami, tak też i nami, takim nowym pokoleniem internetu, myślę, że możemy zrobić dużo. Sporo jest do zrobienia, bo mimo że z roku na rok statystyki są coraz lepsze, to wciąż dochodzi do wielu groźnych wypadków z udziałem dzieci. Niestety do tej pory nie znaleziono w systemie odpowiednich rozwiązań, by im pomóc. Dzieci nie mają żadnego wpływu na stan psychofizyczny prowadzącego pojazd, na to, czy jest piratem drogowym, czy nie jest czymś przygnębiony, podenerwowany, z kim się pokłócił, albo niestety wypił. Dziecko nie ma na to żadnego wpływu. Może tylko być przypadkowym szczęściarzem i nie odnieść krzywdy, a później musi tą krzywdę nieść całe życie. Jak twierdzą uczestnicy rajdu, mają szansę zrobić coś dobrego, by ci, którzy im ufają, brali z nich przykład. Najważniejsze jest to, że jedziemy małymi samochodami, chcąc osiągnąć wielkie rzeczy dla małych, wielkich, dla dzieci. Coś niesamowitego, czuję wielką ekscytację. Będę starał się nie przekraczać prędkości, chociaż w tym samochodzie to akurat nie jest zbyt trudne. A o to pewnie nie będzie trudno, bo wiekowe maluszki nie chcą się rozpędzać, są głośne i brak im klimatyzacji. Są jednak dobrze przygotowane do tego, by pokonać alpejskie szczyty, tak jak i ich kierowcy. Pierwszą wyprawę to miałem z Runginem Bielakiem w roku 75. I to w ramach rajdu Monte Carlo przez Alpy w styczniu, po śniegu i tak dalej. No i udowodniliśmy tym milionom osób, które marzyły o tym polskim Fiacie, że tym polskim Fiatem mogą wyjeżdżać nawet do Grecji i w ogóle, że to jest samochód, po którym można jeździć po całej Europie. Każdy może udowodnić, że warto pomagać. Wystarczy, że weźmie udział w licytacji rzeczy przekazanych przez ambasadorów, uczestników wyprawy i sponsorów. Można też wpłacać dobrowolne datki do wirtualnej skarbonki. Wszystkie pieniądze zostaną przekazane dzieciom, ofiarom wypadków drogowych. Nowa przestrzeń dla małych pacjentów. Ośrodek rehabilitacji dzieci i młodzieży w Zabrzu rocznie opiekuje się ponad 1000 dzieci. Teraz będzie im łatwiej dostać się do specjalistów. Łukasz Kądziołka. Mali pacjenci będą mieli duże ułatwienia. Tak wygląda dzisiaj ośrodek rehabilitacji dzieci i młodzieży w Zabrzu. Niebawem pracowników i pacjentów czeka przeprowadzka. Dużo potrzeby na rehabilitacji, na porady lekarskiej. Prawie ponad 800 dzieci, prawie po roku mamy jak w zasadzie ambulatoryjnie. I cały czas pracujemy nad tym, żeby rozwijać do przodu.
a trudno ją rozwijać w budynku przy ulicy 3 Maja. Obecnie do zajmującego wyższe piętra ośrodka trudno się dostać. Wielu pacjentów ma ograniczenia ruchowe, dlatego dla rodziców tych dzieci dotarcie tutaj nie jest łatwe. To prawda, jest winda. Ona często niestety ulegała awarii, przez co wtedy dzwoniliśmy do pacjentów informując, że niestety nie mogą na przykład w danym dniu przejść, szukaliśmy innej daty, to jest duży problem. A pacjenci są przeróżni tak naprawdę. Ja akurat zajmuję się w dużej mierze niemowlętami, ale też dziećmi niepełnosprawnymi. Natomiast jest tak naprawdę cały przekrój dzieci. Od dzieci z zespołem Downa, przez dzieci z autyzmem, dla których też wielokolorowe ściany nie są łatwym otoczeniem. Teraz pacjenci przeniosą się do już przygotowanej przestrzeni w Arenie Zabrze, na co miasto przeznaczyło 5 milionów złotych. Najtrudniejsze to było dojechać i dostać się do właściwego gabinetu. Tu można bez problemu dojechać i myślę, że tak naprawdę od parkingu się zaczęło, ale skończyło się na fantastycznej przestrzeni, która będzie służyła naszym maluchom, będzie miejscem pracy terapeutów. Na razie przeznaczona dla nich przestrzeń na terenie stadionu Górnika Zabrze jest pusta, ale niebawem gabinety się wypełnią. Wszystko ma być gotowe za około 3 miesiące. W bielskich parkach pojawiły się nietypowe rysunki. Namalowały je dzieci. Przypominają o konieczności sprzątania po swoim psie. Konkurs zatytułowany Psia kupa nie posprząta się sama został ogłoszony 2 lata temu. Efektem są kolorowe tabliczki z wymyślonymi przez dzieci hasłami. Magda Sincewicz. 50 koszy, 20 rysunków i wiele pomysłów na to, by przekonać właścicieli psów, żeby sprzątali po swoich pupilach. Za edukacją dobrych manier zabrali się najmłodsi mieszkańcy Bielska Białej. Pomysł narodził się kilka lat temu. Urzędnicy zastanawiali się, jak uaktywnić bielszczan, by dbali o wspólną przestrzeń i wpadli na pomysł, by zorganizować konkurs plastyczny. Ja jestem optymistycznie do tego nastawiony, dlatego że obserwujemy to od paru lat. Tych psich odchodów jest coraz mniej, osiągamy powoli efekt kuli śnieżnej. Być może, że za parę lat, rozmawiając tutaj, będziemy mogli boso stanąć na trawnikach. Może uda się to osiągnąć właśnie dzięki pracom najmłodszych. Urzędnikom zależy na tym, by jedni uczyli się od drugich, biorąc dobry przykład. Bardzo dobra sprawa i ten malunki dopomagają Polakom, Ukraińcom rozumieć, co trzeba przybrać za swoim psem. Rozumieją to dzieci, które swoje myśli przelały na papier. Ich prace rozmieszczone zostały w różnych częściach miasta. Uważam, że to jest bardzo słuszne i potrzebne taka właśnie akcja, żeby edukować, bo problem z tym jest duży. Każdy kocha pieska, tylko nie kocha po nim sprzątać. Zatem następnym razem, spacerując ze swoim czworonogiem, pamiętajmy o tym, że wszyscy możemy korzystać z dobrych praktyk, które tak dobrze znają najmłodsi. Taki był wtorek. Zapraszam jutro. Do zobaczenia.